Za pół godziny, proszę Państwa, Benedykt XVI stanie się emerytowanym papieżem. Nie ma go już w Watykanie. Dzień rezygnacji w specjalnym wydaniu wiadomości Beata Tadla. Witam i zapraszam. Teraz będę zwykłym pielgrzymem, który rozpocznie ostatni etap swojego życia na ziemi. Historyczny dzień, ostatnie chwile pontyfikatu. Benedykt XVI odchodzi. Ciebie nie idzie z nim. Nie wiadomo jakie, czy nie większe jeszcze. Nie ma się co smucić, bo to nie jest smutne, co on teraz zrobił. To jest niesamowite i ważne. Premier zadeklarował się, że będzie kandydował w następnych wyborach na przewodniczącego partii. Platforma w przesileniu. Tusk zmienia zdanie. Przyszłość Gowina w rządzie niepewna. Pamięcia, jak podejmie decyzję. Czy wyglądam na przestraszonego? Kamil w locie po złoto, po wielką nagrodę. Polak najlepszy na świecie. Kamil Stoch nowym mistrzem w skokach na ciastki. Myślę, że nie trzeba nic mówić. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Watykan już bez papieża. Chwilę po 17. Benedykt XVI odleciał helikopterem do Castel Gandolfo. Za niecałe pół godziny przestanie być papieżem. Tuż przed historyczną podróżą po raz ostatni napisał na Twitterze: dziękuję za waszą miłość i wasze wsparcie, abyście stawiając Chrystusa w centrum waszego życia mogli zawsze doświadczać radości. O ostatnich chwilach pontyfikatu już teraz. Piotr Krańsko jest w Watykanie. Piotrze, co się działo i co się dzieje teraz? Jeśli czasem nadużywamy określenia historyczna chwila, to na pewno nie dziś. Człowiek, który miał władzę nad ponad miliardem ludzi na całym świecie, dobrowolnie z niej zrezygnował. On prawdopodobnie już nigdy nie wejdzie do apartamentu, w którym spędził ostatnich 8 lat. Nigdy nie pojawi się w jego oknie. Nigdy nie poleci śmigłowcem, w którym dziś widziały go miliony ludzi. Co ciekawe, Benedykt XVI nie ma prawa jazdy, nie umie prowadzić samochodu, ale ma licencję pilota śmigłowców i sam często pilotował na trasie stąd do Castel Gandolfo. Ale już nigdy więcej tego nie zrobi. Prawdopodobnie nigdy więcej go nie zobaczymy i nigdy więcej go nie usłyszymy. Leszek Krawczyk był dziś na placu Świętego Piotra. Powiedz, jaki tam panował nastrój? Tutaj nie było dziś takich tłumów jak podczas tej wczorajszej ostatniej audiencji. Papież rano pożegnał się z kardynałami, a tuż przed 17 limuzyna odwiozła go na lądowisko śmigłowców niedaleko stąd, tuż obok Bazyliki Świętego Piotra, skąd papież odleciał do Castel Gandolfo, ale tym razem to nie on siedział za sterami. W Watykanie zabiły dzwony, wielu miało łzy, wzruszenia w oczach i to wtedy, właśnie wtedy opublikowano to papieskie podziękowanie za waszą miłość i wasze wsparcie. Co ciekawe, jak policzył jeden z watykanistów, w papieskich encyklikach, w jego książkach słowo miłość padało najczęściej. Papież użył go prawie 2500 razy. A teraz powiedział: ustępuję, odchodzę dla dobra Kościoła. I po raz kolejny sprowokował nas do myślenia. Sala Klementyńska Pałacu Apostolskiego i ostatnia publiczna uroczystość tego pontyfikatu. Papież osobiście pożegnał się z każdym z ponad 100 obecnych tu kardynałów. Wiele z tych pożegnań miało bardzo prywatny, serdeczny charakter. Oddając cześć ustępującemu papieżowi, kardynałowie po raz ostatni całowali pierścień Benedykta XVI. Pragniemy podziękować Ojcu Świętemu za przykład, który Ojciec Święty dawał nam przez te 8 lat swojego pontyfikatu. Papież dziękował kardynałom za ich obecność i rady, a wszyscy z napięciem czekali, jakie też zostawi im przesłanie. Kościół nie jest instytucją wymyśloną, ale czymś żywym. Benedykt XVI odwołał się do słów Romano Guardiniego, jednego ze swoich ulubionych teologów. Dire che la Chiesa è un corpo vivo. Kościół jest żywym ciałem, ożywianym przez Ducha Świętego i rzeczywiście żyje dzięki mocy Boga. Jest w świecie, ale nie z tego świata. Widzieliśmy to wczoraj. Wczoraj na placu przed Bazyliką prawie 200 tysięcy ludzi przyjechało z całego świata pożegnać Benedykta XVI, który chyba nigdy wcześniej nie budził takiej sympatii i solidarności jak teraz, kiedy zrezygnował. Mówię do męża, to jest chyba kardynał Ratzinger, to choćby się przywitać. Ludmiła Grygiel pamięta go jeszcze jako kardynała Ratzingera, skromnego człowieka nauki. Kiedy został wybrany papieżem, miał 78 lat i było mu trudno zaakceptować nagłą zmianę życiowej drogi. To była ostatnia rzecz, o której marzył. Miał już przecież przygotowany dom, posadzone róże, kot na niego czekał i fortepian. I marzył tylko o tym, żeby do końca pontyfikatu służyć Janowi Pawłowi II, tak jak obiecał. A fakt, że przyjął wybór, to znaczy, że
uważał, że należy słuchać jakby głosu Boga. Kardynał Józef Ratzinger za pontyfikatu Jana Pawła II był specjalistą od nauki Kościoła. Już jako Benedykt XVI to dzieło kontynuował. Dla mnie pozostał ojcem, który przedłużał mi mojego ojca Jana Pawła II. Dla wielu zbyt staroświecki. Papież, który w dobie internetu odręcznie pisał wszystkie swoje wystąpienia. Pisał: Kościół jest łodzią, która nabiera wody przez zdrady kapłanów wobec Boga. Konserwatysta, który na zakończenie pontyfikatu zrobił coś naprawdę rewolucyjnego. Niektórzy doszukują się tutaj drugiego dna, sugerują, że jego rezygnacja była wynikiem jakichś wewnętrznych konfliktów w Watykanie. Co o tym myślisz? To zostanie między nim a Bogiem. Podjąłem tę decyzję w głębokim pokoju ducha, powiedział wczoraj Benedykt XVI. Dziś apelował do kardynałów: bądźcie jak orkiestra, która przyczynia się do większej zgody i harmonii. Niech Pan wam ukaże tego, którego on pragnie. Pośród was w gronie kolegium kardynalskiego jest nowy papież, któremu dzisiaj przyrzekam swoją bezwarunkową cześć i posłuszeństwo. W poniedziałek rozpocznie się pierwsze zebranie kardynałów. Wtedy wyznaczony ma zostać również termin konklawy. Na jego rezultat papież będzie czekał w Castel Gandolfo, dokąd odleciał po południu, żegnając się z Watykanem. Wróci tu już jako emerytowany papież, zachowa prawo do tytułu i białej sutanny. Złoty pierścień rybaka z inskrypcją Benedykt XVI zostanie zniszczony. To zdjęcie zrobiono na samym początku pontyfikatu. Z pokładu śmigłowca papież patrzy na Rzym. Leciał wtedy z Castel Gandolfo. Dziś historia zatoczyła koło. Leszek Krawczyk, Wiadomości, Rzym. Jeszcze przez 23 minuty Benedykt XVI jest głową Kościoła. Wciąż obowiązuje dogmat o jego nieomylności w sprawach wiary i moralności. Z lądowiska dla helikopterów do pałacu Castel Gandolfo dowiozła go kawalkada samochodów. Należna głowie państwa, bo on wciąż nią jest. Ale teraz wyobraźmy sobie, co stanie się dokładnie o godzinie 20. Gwardia szwajcarska, która w tej chwili stoi jeszcze przed bramą pałacu, spokojnie stamtąd odejdzie. Gwardziści wsiądą do samochodów i odjadą do Watykanu, bo gwardia ma chronić papieża, a o 20 w Castel Gandolfo papieża już nie będzie. Jest tam teraz Anna Hałas-Michalska. Powiedz, jak wyglądają te ostatnie minuty pontyfikatu? O godzinie 20 rozlegnie się tu bicie dzwonów obwieszczające koniec pontyfikatu Benedykta XVI. Piazza della Liberta powoli pustoszeje, choć w chwili przylotu papieża była szczelnie wypełniona pielgrzymami, którzy powitali i zarazem pożegnali go niezwykle ciepło. Były brawa, były okrzyki, ale były też łzy wzruszenia, bo właśnie tu miało miejsce ostatnie publiczne wystąpienie Benedykta XVI. O 20, jak sam powiedział, przestanie być papieżem, będzie pielgrzymem i rozpocznie ostatni etap swojego ziemskiego pielgrzymowania. Tak żegnał go Rzym, tak też powitało Castel Gandolfo. Biciem kościelnych dzwonów, oklaskami i okrzykami wiernych. To ostatnie publiczne wystąpienie Benedykta XVI. Jestem szczęśliwy, że mogę z wami być, że mogę patrzeć na waszą sympatię. Dziękuję Bogu za waszą przyjaźń, wasze uczucie. O 20 tron papieski będzie pusty. Benedykt XVI będzie nazywany emerytowanym papieżem. Nigdy już nie powróci do prywatnego życia, ale jak mówił wczoraj, będzie służył Kościołowi modlitwą. Rezygnacja to nadzwyczajne wydarzenie, a ta chwila historyczna. Od rana do Castel Gandolfo zmierzali pielgrzymi. Na Piazza della Liberta wywieszono napis: Dziękujemy Benedykcie, wszyscy jesteśmy z tobą. Doyen przyjechała w koszulce ze swoim ulubionym zdjęciem papieża. Modli się zamyślony, bo jak mówi, to jest człowiek wielkiej mądrości i modlitwy. Gdy Benedykt XVI ogłosił rezygnację, popłakała się. Dziś żegna go z uśmiechem. Ojciec Święty ma niesamowitą pokorę. Powiedziałam niedawno mojemu przyjacielowi, że nigdy w całym moim życiu nie widziałam tyle pokory w jednej osobie, jak ma Benedykt XVI. To grupa z Polski. Żegnają nie ze smutkiem, ale z wdzięcznością. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym ostatnim pożegnaniu. I nie dlatego, że odchodzi, tylko dlatego, że jest to ostatnia okazja spotkania się z nim jako papieżem. Smutek
myślę, że nie jest koniec. To była jego decyzja, nie ma się co smucić, bo to nie jest smutne, co on teraz zrobił. To jest niesamowite i ważne. Także z radością na pewno i z wdzięcznością. Przez nas kochany i też chcemy tu być właśnie, żeby mu to też okazać, że cały czas, mimo wszystko, co by się nie działo, jesteśmy wierni. Benedykt XVI spędzi tu 2 miesiące. Castel Gandolfo, położone nad jeziorem Albano, znajduje się na liście najpiękniejszych włoskich miejscowości. Tu wcześniej lubił przyjeżdżać i odpoczywać Jan Paweł II, potem Benedykt XVI. Tu znajduje wszystko. Góry, jezioro, a nawet widzę morze. Ludzie są tutaj uprzejmi. Tak 2 lata temu opisywał Castel Gandolfo. A dziś te słowa widnieją na tabliczce siedziby miejskich władz. Benedykt XVI, gdy do nas przyjeżdżał, to często na dłużej, wspomina Giulio Mariani. Dziś pożegna papieża, ale mówi, że z tą decyzją wciąż trudno mu się oswoić. Jestem ojcem, mam 5 dzieci. Dla nas papież jest ojcem duchowym, więc czułem się trochę opuszczony, ale myślę, że za tą decyzją kryje się jakiś głęboki sens, który poznamy dopiero z nastaniem nowego papieża. Takie plakaty z Benedyktem XVI karmiącym ryby wiszą w witrynach niemal wszystkich sklepów i restauracji w Castel Gandolfo. Całe miasteczko żyje tylko tym, że teraz ustępujący papież będzie mieszkał po sąsiedzku za murami Pałacu Apostolskiego. Na obrzeżu ogrodów papieskich wokół rezydencji znajduje się farma. Tam w specjalnych warunkach hoduje się kury czy choćby krowy. Do farmy osobiście zaglądał Jan Paweł II i Benedykt XVI. Papież, kiedy tutaj jest, jest dla nich sąsiadem. On jest bardzo blisko, nie tak jak na Watykanie, że jest bardzo daleko, ledwo go widać. Stąd to oczekiwanie dzisiaj. Oni czekają na niego i wierzą, że jeszcze otrzymają błogosławieństwo od Benedykta XVI jako 265. papieża. W sercu pałacu znajduje się kaplica, a w niej obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Na bocznych ścianach obrazy upamiętniające cud nad Wisłą, czyli zwycięstwo Polaków nad bolszewikami oraz obronę Jasnej Góry przed Szwedami. Kaplicę przygotował nie papież Polak Jan Paweł II, ale polski papież, jak mawiano o Piusie XI, który wcześniej, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, był nuncjuszem apostolskim w Warszawie. Gdy Benedykt XVI jako emerytowany papież opuści Castel Gandolfo, przeprowadzi się do zamkniętego klasztoru w Watykanie. A świat będzie czekał na wybór nowego biskupa Rzymu. Castel Gandolfo, Anna Hałas-Michalska, Wiadomości. O dziedzictwie tego pontyfikatu będą organizowane seminaria, konferencje, można mówić o tym godzinami, ale krótka prawda jest taka, jego dziedzictwem jest ta rezygnacja. To przez nią będziemy patrzeć na ostatnich 8 lat. Może w ten sposób odchodzić będą wszyscy kolejni papieże. Może, ale ten jest pierwszym, który postępuje tak we współczesnych czasach. Ktoś powie, że to ucieczka, ktoś powie, że to niestosowne, ale może to wielki dar dla Kościoła. Czas pokaże. A jak mówić o decyzji Benedykta XVI? Urszula Rzepczak. Koniec pontyfikatu i koniec pewnej ery w dziejach Kościoła. Kto zasiadł na Piotrowym tronie, dotąd nie schodził z niego do śmierci. Papież abdykuje. Ta wiadomość obiegła cały świat. Oświadczam, że rezygnuję z posługi biskupa Rzymu. Habemus Papam! Rzym przecierał oczy. Czyżby fikcja z filmu Habemus Papam nie była tylko fikcją? Filmowy papież był takim samym człowiekiem jak każdy. Papież realny ma problemy ze wzrokiem, nadciśnieniem, stawem biodrowym. Ogranicza liczbę spotkań i pielgrzymek. Wie, że nie pojedzie na spotkanie z młodzieżą do Brazylii. Lot jest zbyt długi. Fizyczność go pokonuje. Po 700 latach jest pierwszym, który zrzeka się tronu. W jego wcześniejszym geście złożenia paliusza na ocalałych w trzęsieniu ziemi relikwiach Celestyna V, dziś niektórzy szukają symbolu. Celestyn zrezygnował, przedkładając modlitwę nad politykę. Czy zatem istnieje papieska abdykacja? Nie, zastrzegają duchowni. Abdykuje się na rzecz kogoś innego. Król na rzecz syna czy wnuka. Zrzeka się obowiązków, które musi przejąć konkretny następca. Najgłośniejszym przykładem abdykacji była rezygnacja z tronu króla Edwarda VIII. By ożenić się z rozwódką Bessie Simpson, abdykował na rzecz brata. Benedykt XVI nie wskazał następcy, bo nie przewiduje tego prawo kościelne. Nowego papieża wybiorą kardynałowie oświeceni, miejmy nadzieję, przez Ducha Świętego. Nie była to także dymisja, bowiem na tę potrzeba zgody przełożonego, a przecież papież w kościele jest urzędem najwyższym. Nie ma takiej władzy w kościele, która by mogła przyjąć lub odrzucić tę dymisję. Polski ksiądz swoim włoskim parafianom tłumaczy, że zrzeczenie się urzędu i władzy nie jest wyrzeczeniem się krzyża. Może zatem jest to ustąpienie z urzędu, rezygnacja. Zgodnie z tym, co jest napisane w kanonie 332 Kodeksu Prawa Kanonicznego, najlepiej mówić o zrzeczeniu się. To była
sprawa, powiedziałbym, między Benedyktem XVI a Panem Bogiem. Zdaniem teologów błędem jest szukanie ukrytych motywacji tej rezygnacji. Dopełnił się w pewnym sensie Sobór Watykański II, czyli papież nie pozostaje na tronie do śmierci, ale jak biskupi, jeśli nie ma sił, może złożyć rezygnację.